Ewangelii według świętego Jana. W kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Co dzisiaj Pan Jezus mówi do nas: Pod wpływem Maryi: mówi: Napełnijcie stągwie wodą. Sześć stągów kamiennych może symbolizować człowieka szóstego dnia został stworzony. Sześć stągwi kamiennych było przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń. Czyli co? Była tam woda, ale też były brudy, bo w tej wodzie się myto, niektórzy nawet myli yy, twarz, może nawet pluli tam, więc nie były to miejsca do tego, żeby czerpać wodę, a jednak przyniesiono tam wodę, napełniono te stągwie kamienne aż po brzegi, a potem zaczerpnięto z tych stągwi i zaniesiono do starosty. Pan Jezus wykonuje, wykorzystuje to, co jest. Pracę sług, posłusznych, którzy nie krytykowali tego pomysłu, tylko wykonali to, co kazano im zrobić. Zauważmy, że zaczyna się od tego, że Maryja sama widzi, jaki jest problem, co trzeba pomóc. Wie, kto może pomóc. Przychodzi ze szczególną modlitwą. Modlitwa nie jest długa, nie jest w formie nakazu, prośby, jest tylko stwierdzenie faktu. Czyli Maria mówi: Nie mają już wina. I nie dyskutuje. I nie mówi, co Pan Jezus ma zrobić. Zostawia go z tym problemem jakby oddaje mu problem. Nie mówi: Panie Jezu, rób to, 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 to. Podaje całą listę, jak należy poprawić ten problem. Nie. Po prostu przedstawia problem i mówi: Panie Jezu, teraz ty się tym zajmij. W pewnym sensie, bo nie mówi: zajmij się tym, bo sam Pan Jezus zaczyna tłumaczyć, mówi: to nie moja, twoja sprawa, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Ale Matka Boża bardzo dobrze rozumie Pana Jezusa, że Pan Jezus ma takie wrażliwe serce, że nie zostawi z tym problemem Maryi samej. Coś będzie musiał zrobić, coś powie. I zwraca się Maryja wtedy już nie do pana Jezusa, tylko do sług. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jego słowo ma moc. Uwierzcie, zróbcie to. Stało tam sześć stągli kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń. Liczba 6 może symbolizować człowieka. Szóstego dnia został stworzony człowiek. Sześć jest też liczbą niedoskonałą, bo 7 to jest liczba doskonała, a 6 to jeszcze jest jakaś niepełna. Zresztą 666 przypisuje się w symbol bestii, właśnie demonowi, szatanowi. Więc tu mamy pewnego rodzaju, jakby, ślad działania złych mocy. Złe duchy niszczą. Żydowskie oczyszczenia miały na celu od, oddzielenie człowieka od tego, co przylgnęło do niego: wszelki brud, wszelki grzech, wszelka nieczystość. I kiedy w tych stągwiach, wchodząc na wesele, obmywano się, chciano być czystymi na takich właśnie uroczystościach. Żeby być czystym, nie tylko higienicznie, ale też. Duchowo, moralnie. Niektórzy mieli zwyczaj, że nie tylko myli ręce, ale do tych stągwi nawet pluli. Do dzisiaj, pewnego rodzaju pobożnym zachowaniem wśród pobożnych Izraelitów jest na widok jakiegoś zła, grzechu, grzesznika, pobożne splunięcie. I cóż, i pan Jezus bierze te stągwie kamienne jako naczynia, w których dokona się cud, przemiany? Tak. Nasze serca często mogą być podobne do takich właśnie naczyń. W tych naczyniach może być z tego świata wiele nieczystości. Może być też woda. Co może symbolizować woda? Może symbolizować życie, pragnienie to jest nasze życie, to są nasze pragnienia ale też mogą być to nasze łzy, nasz żal, nasza tęsknota. I Pan Jezus wykorzystuje to, że w naszym sercu jest. Żal za grzechy, pragnienie przemiany. I pragnie Pan Jezus, żeby pójść za Jego słowem. Więc trzeba było nosić te litry wody, wiele litrów, kilkadziesiąt litrów, nawet kilkaset, więc to duża, ciężka praca. A jednak dzięki tej pracy dokonuje się przemiana. Przecież Pan Jezus mógłby od razu napełnić te wszystkie stągwie bez całej pracy, ale tak nie robi. Chcę, żebyśmy z łaską Bożą współpracowali i byli posłuszni Słowu. Bez tej współpracy, bez posłuszeństwa, nie dokona się cud przemiany. I Maryja towarzyszy właśnie tym sługom w tym doświadczeniu przemiany. I kiedy oni zaczerpnęli wody, która była w stągwiach, i zaczęli nieść do starosty weselnego, to starosta weselny. Nie zauważył tam cudu, tylko się zdziwił, że jeszcze dobre wino jest do tej pory. Natomiast Maryja i słudzy widzieli w tym cud, działanie pana Boga. I dzisiaj też, kiedy patrzymy na wydarzenia historyczne, które miały miejsce na Jasnej Górze w 1655 roku, od 8 listopada, Szwedzi oblegali Jasną Górę, ale 27 Grudnia musieli opuścić, nie zdobyli, przegrali. Podobnie jak bolszewicy pod Warszawą mieli widzieć, sami mówili Polakom, że widzieli Matkę Bożą na niebie, tak samo Szwedzi ci najemnicy również mówili, że widzieli nad klasztorem obraz Matki Bożej, Matkę Bożą, która chroniła tych obrońców Jasnej Góry, tą małą garstkę. 3 tysiące żołnierzy nie mogło pokonać tej małej garstki obrońców Jasnej Góry. Dlaczego? Dlatego, że zawierzyli się Matce Bożej. I od tego momentu duch narodowy wstąpił w Polaków. Wielu Polaków wtedy zdradziło, przestraszyło się, uciekało, król nawet uciekł z Polski, ale kiedy zobaczyli, że Matka Boża stoi po naszej stronie, zaczęli bronić naszej Ojczyzny. Podobnie też kiedy nawała bolszewicka aż doszła do 15 sierpnia do Warszawy i tu nagle dokonał się cud. Nagle z, z wojska radzieckie zaczęły uciekać i wojska polskie odnosiły same sukcesy. I po II wojnie światowej kardynał August Hlond w 1946 roku na Jasnej Górze zawierzył Matce Bożej nasz naród w obecności milionowego tłumu. A kiedy przyszedł rok 1956, rocznicę, właśnie czterechsetną, rocznicę tak zwanych ślubów Jana Kazimierza, prymas Wyszyński napisał Śluby Narodu Polskiego. One zostały jakby wygłoszone i naród polski odpowiadał przyrzekamy, królowo Polski przyrzekamy. I te śluby jasnogórskie wypowiedziane 26 sierpnia 1956 roku dzisiaj bardzo są, myślę, aktualne i pozwólcie, wybaczcie, że będę je czytał, ale myślę, że warto dzisiaj je przytoczyć. Nie będę czytał całego tekstu tych ślubów, ale szczególnie te miejsca, gdzie naród polski wypowiadał słowa przyrzekamy. Królowo Polski, odnawiamy dziś śluby przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą i za Królową Narodu Polskiego uznajemy. Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie. Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu sercu niepokalanemu i sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, a na oddany Tobie naród, który pragnie, nadal pozostać królestwem Twoim pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów Ziemi. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Królowo Polski przyrzekamy. Matko łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródło Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię, pod przewodnictwem Kościoła katolickiego. Do wiecznej Ojczyzny, Królowo Polski, przyrzekamy. Święta Boża, Rodzicielko i Matko, dobrej rady, przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski, równie mężnie. Jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. Królowo Polski przyrzekamy. Matko Chrystusowa i Domie Boży, przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Two Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci. Ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie wierności Chrystusowi, bronić Go przed bezbożnictwem i zepsuciem, i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Królowo Polski Przyrzekamy. Zwierciadło sprawiedliwości. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty narodu, Przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości Chrystusem, Bogiem Naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, by w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwo. Nasze, domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Królowo Polski, przyrzekamy. Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty, wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Królowo-Polski przyrzekamy. Królowo-Polski, ponawiamy śluby ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi. Cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie. Boga rodzico-dziewicą, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twojej jasnogórskiej stolicy, oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała na ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza Dni Twoich świąt przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. Królowo Polski przyrzekamy. W wykonywaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe wotum narodu, milsze Ci od granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na tysiąclecie chrześcijaństwa Polski. Moi drodzy, jak widzimy, to przyrzeczenie jest dalej aktualne. Widzimy coraz większe odejście od tych ślubów, coraz większe życie bez łaski uświęcającej, coraz większy brak pokoju, coraz większy rodzaj nienawiści wzajemnej w narodzie polskim. Myślę, że potrzeba prosić o Ducha Świętego, żeby w tych naszych sercach nie było tej nieczystości, goryczy, ale właśnie, żeby był ten ogień ducha świętego i ta, to Boże Wino rozweselające nasze serce. I jak to ktoś powiedział, że uśmiech to jest taka krzywa, która wszystko prostuje. I może uśmiechnijmy się do Matki Bożej, do Pana Jezusa. I zobaczmy, że Maryja stawała w naszej obronie, po to, żebyśmy mogli się weselić. Weselić. Tutaj na ziemi razem z nią, uśmiechać się do niej i tym uśmiechem dzielić się z innymi. Niech ten uśmiech nam towarzyszy i przyjmijmy ten Boży uśmiech do naszych serc i starajmy się powrócić na nowo jeszcze bardziej do wypełnienia ślubów jasnogórskich. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. Ich Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.